Dzień dobry drodzy słuchacze, to kolejny odcinek naszego podcastu Degrengolada, a dzisiaj chcielibyśmy idąc w duchu wyliczanek, dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o naszych ulubionych kanałach na YouTubie. Oczywiście te wyliczanki w którymś momencie nam się skończą, natomiast lecimy na kanwie, czy też w duchu ostatnich odcinków i zanim zaczniemy poruszać bardzo mroczne i smutne tematy, to jeszcze przyjemnie, lekkostrawnie, żeby trochę was zwieść, że ta Degrengolada to nie jest nieporozumienie, tylko tak naprawdę będzie Degrengolada, ale troszeczkę później. Dzisiaj lekko strawnie i przyjemnie będziemy rozmawiać o najlepszych, najciekawszych kanałach na YouTubie dla waszej inspiracji. A rozmawiać z wami będą jak zwykle dynamiczny, super dynamiczny i super ekspercki Daniel. No cześć. I super dynamiczna, również ekspercka Dominika. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, myślę, że nie będziemy tutaj specjalnie zwlekać. Lecimy po dwie propozycje i myślę, że zaczniemy tym razem od Daniela. Daniel, dwa ulubione, może inaczej, nie ulubione, bo będzie ich więcej, ale na początku może zacznijmy od dwóch kanałów, które polecasz. O czym są i dlaczego je polecasz? Dwa kanały, które polecam. Znowu zacznę, pamiętasz, jak gadaliśmy o... Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy, ale ja często oglądam coś albo słucham czegoś do kotleta, do obiadu. I dwa takie kanały... Tak, nie... to przy Netflixa. Tak, tak, ale dwa takie kanały na szybko, jak jem coś mniejszego. Rzadko się to zdarza, ale zdarza. Jak jem coś mniejszego, puszczam coś szybszego, to będą dwa kanały, nie ujmując twórcom, bo są super. Historia bez cenzury i Zachara oglądam, jak tam samochodziki recenzuje i... co ma tam do powiedzenia. Jedna historia bez cenzury, Wojtek Drewniak, tak, dobrze pamiętam. No świetny gość, świetne materiały, mega merytoryczne, to co lubisz. Trochę za dużo o Polsce, chciałbym, żeby mówił więcej też o zagranicy i mniej o II wojnie światowej. O Rosji i Niemczech. Na przykład, ale... A, no to zgadłem. Ale nie, nie, może jakiś odleglejszy czas, na przykład kraje tam, wiesz... O Prusach wschodnich. Nie, o Prusach. To, o to, Mozambiku, o Prusach, o Djibouti. Wschodnich mówi Makłowicz, o Austro-Węgrach. Też bardzo lubię. Bo Makłowicz chce zostać ambasadorem Austro-Węgier. Tak, na wygnaniu. No w każdym razie... Chciałbym, żeby na przykład więcej temat Azji, Azji feudalnej tam, wiesz, to by było już rewelacja, no, ale i tak oglądam. Wcale mnie to nie dziwi. Oglądam tamte z zaciekawieniem odcinki, strasznie rzadko się pojawiają jak dla mnie, więc nadrabiam zaległości. Drugi, no to Zachar, oglądam cały czas go, bo no, to co mówi... Motoryzacja. Mówi to chyba jest w najbardziej przystępnej do mnie formy, podobają mi się to jak robi te testy, jak recenzuje samochody. Fajnie, że rozwija kanał, pojawiają się w nim nowe osoby i nowe tematy. Super, to ja w duchu dorzucę tutaj szybko swój kanał w duchu motoryzacji. Bardzo gorąco polecam Motodziennik. Świetna porcja newsów ze świata motoryzacji każdego poniedziałku. Jacek Bałkan? Jacek Bałkan, dokładnie. Gorąco pozdrawiamy Jacka Bałkana i jego program jest świetny, jest bardzo rzeczowy, konkretny i bez durnego pierdzielenia. Niestety na YouTubie zauważyłem, że jest taka praktyka, że jeżeli ktoś chce opowiedzieć na przykład, jak zakłada się buty, weźmy dla przykładu, to zanim wytłumaczę, jak zakłada się buty, co zajmie de facto 30 sekund, to przez 4 minuty będzie robił wstęp i przez 5 minut będzie robił zakończenie, gdzie ta esencja jest tam gdzieś dopiero w środku, co jest strasznie frustrujące. U Jacka jest konkret, jest mięso, nie ma żadnych niepotrzebnych elementów, wszystko w świecie motoryzacji, to jest jedna rzecz. Druga z blisko, może nie motoryzacji, ale poruszania się, bardzo lubię Global Cycling Network. O, ja też, to też jest u mnie na podium. O, ja też, to wszyscy. To jest świetny kanał dla rowerzystów, o rowerzystach, robią fantastyczne testy. Mega część content. Z nich jest oczywiście sponsorowana, tak, ale robią content taki na poziomie po prostu... Telewizyjnym. 100%. No, sztos. Tak, świetna sprawa i naprawdę gorąco polecam wszystkim, którzy są zainteresowani. Porównują totalne niuanse ze sobą. Nie wiem, ostatnio oglądałem na przykład, która opona będzie się lepiej toczyć. Zjeżdżali z górki, sprawdzali, która będzie miała mniejsze opory toczenia i wyniki w różnych środowiskach, otoczeniach, warunkach pogodowych, po prostu 1000 zmiennych. Bardzo gorąco polecam. Dominika, co polecasz ty? Ja też, podobnie jak ty, Global Cycling Network, też to dużo tego oglądam. Ostatnio też był zajebisty, widziałam zajebiste porównanie u nich, kiedy się spala więcej kalorii, czy podczas jazdy na rowerze, czy biegając, i laski robiły to w jednym czasie, wiesz, jedna biegła na bieżni, druga jechała na trenażerze, mega rzecz. Okej. Jakie były wnioski? Dawaj spoiler. Że ta jeżdżąca na rowerze spaliła więcej. A, jednak.
Okej, to w sumie zaskakujące, nie? Mhm. Ale to jest co, wynika ze względu na to, że większej siły używasz do kręcenia nogami? Nie wiem, z czego to wynika. Nie pamiętam, jak były wnioski w tym, okay. Ale super się to oglądało. Fajnie też, okay, bo one to robiły, wiesz, w jednym czasie, obok siebie, więc mega. No dobra. Florp brzmi też to bardzo fajnie. Lubię. Jest taki kanał Florp. To jest gościu, który robi wantury i o van life'ie rozprawia. Bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawa. Co je? O van life'ie. No dobra, kończąc, to Florp, na tym van life'ie. Tak, Florp jest o van life'ie, konkretnie o wanturach. To jest o ludziach, którzy mieszkają w vanach, przerabiają sobie samochody dostawcze albo jakieś kampery stare na jeżdżące domki i tak żyją na ofie. Bardzo ciekawe. A to oglądasz dlatego, że masz jakieś aspiracje, czy po prostu ciekawe są te przygody? Tak, mam trochę aspiracje, zawsze mi się to podobało, ale trochę się cykam. W sensie, nie wiem, czy wiesz, czy brak bieżącej wody by mi nie doskwierał, brak toalety takiej nieturystycznej, tylko zwyczajnej, porcelanowej by mi nie doskwierał. Mam dużo znaków zapytania, ale kiedyś na pewno spróbuję, tak wiesz, na jakiś czas. Ale to nie jest życie takie, powiedzmy, wakacyjne, tylko takie życie, na zawsze, tak? Tak, no, na pełen wymiar. Okej, okay, to może być w sumie interesujące. Ciekawe, czy ci ludzie mają dzieci. Mają dzieci, czy często nie? Często tak, no. Czasami to pary z psem, albo najbardziej lubię takie, wiesz, takie feministycznie solo female traveler. To najczęściej to oglądam. Osobna grupa. Tak. Okej. Okay. No dobra, Daniel, idziemy dalej w takim razie. Czas na ciebie. Kolejne dwa kanały, które polecasz, lubisz i dlaczego? Słuchaj, Bushcraftowy i jego mikroprzygody. Dwa kanały. Jeden Bushcraftowy, drugi ten nowy mikroprzygody. Dla tych, którzy nie znają, no to pan sobie chodzi... Pan, gość, bo młody. Pan sobie chodzi po lesie, pokazuje różne techniki Bushcraftu. Polski Bear Grylls. Polski Bear Grylls. Nie, w życiu nie Bear Grylls. On nie łowi ryby ręką. Tak, i nie chowie się do... Zabija niedźwiedzi gołymi ręcyma. Gołymi rękami. Ale to wiesz co, Daniel, przepraszam, że ci przerwę. Ja mam bardzo ambiwalentne uczucia co do tego pana, jego produkcji, dlatego że z jednej strony uwielbiam jego przygody rowerowe, jak tak, leci ja na też. Maratonach i opowiada. To się dobrze słucha tego, ogląda jego przemyślenia, widać tam emocje, ale z drugiej strony, jak zobaczymy jakikolwiek inny content od niego, to poziom jego energii jest dla mnie nieakceptowalny. Mam wrażenie, że on zaraz przewróci się i zapadnie w śpiączkę. Mam to samo, tak. Jest no bo, tak. Poziom bo jego energii. Nie macie podstawowej wiedzy o przetrwaniu. On oszczędza energię i tak jest. Tak, on oszczędza energię do sytuacji awaryjnych. Wy jesteście energiczni, żywiołowi, miotacie się po obozie, umieracie po 24 godzinach. A on przeżywa. No, a Daniel okay. coś o tym wie, bo ja mieszka tak... w Oświęcimiu, tak. Także kumulacja energii, tutaj, żebyś... Przeżyć tutaj to jest naprawdę bardzo ciężko. I o obozach też nieco wiem. Ale co do pana Bushcraftowego, to cały pełen szacunek za to, co robi i jestem pełen podziwu. Uwielbiam jego relacje z ultramaratonów rowerowych. Reszty niestety nie, to nie mój target i nie mój poziom energii. Przy tych rowerach to nie przeszkadza, ale mimo wszystko i tak też oglądam, zerkam, co tam się dzieje. Także fajny content, polecam. Okej, to był jeden, czy dwa od razu powiedziałeś? To dobra, to powiedzmy, że drugi to będzie też w parze. Znowu o samochodach. To będzie kanał, który zasadniczo nie ma jakiejś utartej formy. Opiera się przeważnie na wywiadach. To będzie Jagodowy TV. I dla wielu to może być śmieszne. Ja to lubię, bo za całego tego Kiwiego i to, jak ten pan mówi, jak opowiada, jego sposób ekspresji, to co mówi, to jest tak niesamowite, że ja po prostu uwielbiam go słuchać. No dobra, to będę musiał sprawdzić, w sumie zaciekawiłeś mnie. O samochodach, o tuningowaniu. No to super, zaraz sprawdzimy. Ja zmienię teraz zupełnie branżę i podrzucę wam dwa kanały, które Daniel pewnie zna. Dominika może nie. I te kanały to są kanały dwóch panów. Jeden się nazywa Peter McKinnon. Daniel, znasz pana Petera McKinnona? Znasz. Aparaty i filmowanie.
Tak, i jej drugi pan to jest Matti Hapoja. Matti Hapoja to jest gość, to jest Fin, który mieszka w Kanadzie, zdaje się, od dłuższego czasu. Jest bardzo sympatyczny, bo jest taki, budzi sympatię. Nie wiem, czy macie, tak, znacie takich ludzi, którzy posłuchacie ich przez 10 minut i macie do nich po prostu sympatię. Macie ich za spoko gości. Ten Matti Hapoja jest bardzo wyważony, bardzo spokojny. Widać, że totalne przeciwieństwo mnie. Chociaż staram się. I obaj panowie, a Peter McKinnon z Connelly, super energetyczny Amerykanin, zdaje się, który jest troszeczkę przeciwieństwem Mattiego Hapoi, ale obaj opowiadają o nagrywaniu materiałów wideo DSLR-ami, albo po prostu opowiadają o szankach bez lusterkowcach, generalnie zakotwiczenie takie lifestyle'owo technologiczno fotograficzne bardziej, powiedziałbym. Jest jeszcze Potato Jet w tym zestawie, zresztą ich kolega, ale Potato Jet jest gość, którego trochę mi działa na nerwy. On jest hiperaktywny i to jest tak? Mhm. Znaczy on dobrze się go ogląda, ale on taki jest, no kumplami byśmy nie mogli być, bo on jest za bardzo, on jest nadaktywny, mam wrażenie. A właśnie ja bym chciał być jego kumplem. Wkurzający nawet, mówisz. No, właśnie no o dobrze. To chodzi. Taki swój gość, nie? Nie tam jakieś, wiesz, specyfikacje, takie bzdety, akademicka wiedza z YouTube'a. Pełen tylko lifestyle. Taki lifestyle, no, i dokładnie. Taki swój gość, nie? Swój gość, który mówi to, co powinien mówić. Mhm. No to no super. Dobra, to jak jesteśmy tutaj, to było dwóch panów ode mnie, dwa kanały. Dominika? Ja mega jeszcze lubię, znacie taką dziewczynę, która się nazywa Kasia Gandor? Kiedyś ci Seba ją podsyłam w kontekście... W kontekście tych islandzkich, gdzie jest trzymany internet. Pamiętasz? Oj, zaciągnęłam po Iławsku. Okay, no, pamiętasz? Coś... No, to Kasia Gandor daje mega zajebistą naukową wiedzę w przystępny sposób, konkretnie, bez owijania w bawełnę i super podane informacje takie ze świata nauki. Okej. Okay. A kolejna propozycja? A kolejny to pewnie znacie, jest taki gościu, też Polak, nazywa się Karol Paciorek i robi taki kanał, który się nazywa Imponderabilia. Mm-hmm. I to są takie w długich formach wywiady, też lubię sobie tego tak jak podcastu, sobie tak w tle tego posłuchać. Ja Paciorka też często słucham, ale najczęściej w aucie to też bardziej podcastów niż jego YouTube'a. A mnie to ale troszkę podzielam. Usypia. No są takie, które usypia, są takie bardzo długie, to mnie też usypiają, tak do półtorej godziny jest dla mnie. A takie wywiady to ja lubię chętnie przeczytać, ale przy słuchaniu to jest... No nie moja bajka. Wiesz co, ja zauważyłem, Daniel, wiem o czym mówisz, bo ja mam dość podobnie, natomiast to są takie wywiady, które najfajniej się słucha robiąc coś innego. Tak, takie w tle, w sensie, no. Ja tak lubię. Wiem, że niektórzy ludzie wolą się skupić na tym, co słuchają albo co leci w tle i to też trochę utrudnia, ale dla mnie Imponderabilia zawsze leci w aucie, jak jadę na Mazury do swoich teściów, to zawsze słuchamy z małżonką jakichś wywiadów. To co, ile po prostu zmieniam to tło. Dwa razy w miesiącu z reguły. A, czyli nawet dosyć często słuchasz tego. No dwa może przesadzam, ale no, raz w miesiącu na pewno jesteśmy. Często też gdzieś jadę w dłuższą trasę, dłuższą w sensie dalej niż podrzucając dzieciaki do przedszkola. To wtedy też włączam. Okej, dobra. Daniel, idziemy do ciebie. Daniel, no to jak zagarnąłeś mi gości od fotowideo, no to ja wskoczę na tematy znowu. To kogo mi zabierzesz? Rowerowe. I zabiorę ci jednego gościa. Proszę bardzo. Jana Piętkiewicza z Bike Show. Aż ty, bandyto. A, proszę. Bandyto wet ty. Wet za wet. No i tak. I, pięknie, pozamiatam. Tak, chyba powiem ci tak, jeśli miałbym wymienić trzy najlepsze wideo blogi rowerowe, no to chyba to jest jedynka albo dwójka. To jest jeden z najlepszych chyba wideoblogów. I tak, do pary z dobrerowery.pl, z tym sklepem, w którym on też ten kanał prowadzi. No i tak, jeden dobrerowery.pl, dużo o akcesoriach rowerowych, sprzęcie, ABC rowerowego sprzętu i podstawy. Technik, takie podstawy. Bike Show, no to typowo lifestyle'owy blog, rewelacyjny montaż, rewelacyjne tematy, dużo o jeżdżeniu na rowerze. Podoba mi się coś, co wiele osób na przykład krytykowało, że Jan Piętkiewicz jeździ sobie na rowerze, w ręce trzyma kamerę. Mi się to akurat podoba, bo fajnie, on naprawdę
potrafi w taką formę. No niektórzy mówili, że tak nie powinno się jeździć, ale mi się to podoba. Okej, okay, no to pewnie budzi kontrowersje, natomiast ja tylko dorzucę, że Jan Pionkiewicz jest mega ekspertem, w sensie on naprawdę ma ogromną wiedzę i ja korzystam i czerpię garściami z tego, co on mówi na swoich kanałach. Każdy odcinek połykam w całości i od razu po publikacji. No ja mam dokładnie tak samo. Chcę się tego oglądać, bo to jest takie bardzo lifestyle'owe, nieprzegięte. Natomiast zabawne jest to, że jak złapałem zajawkę na rowery ponownie, jakieś 2 lata temu, tak? Teraz 2 lata miną? 2 lata, no 1,5 roku temu z powrotem. To pamiętam, że zachodziłem w głowę, mówię, są takie rzeczy, których nigdy nie byłem w stanie pojąć, nie? I jedną z tych rzeczy były wyjazdy rowerowe do ciepłych krajów na czas zimy w Polsce. Mówię, po co? Po co w ogóle, o ile rozumiem, że można wyjechać do ciepłej Hiszpanii na zimę, spędzić tam fajnie czas, ale na rowerze jeździć, wyjeżdżać do Włoch, gdzie, po co? To po roku i po oglądaniu wielu materiałów mówię, ja też chcę. No, też chcę pojeździć z mam rowerem. Mam podobne odczucia, tyle że u mnie to wzbudza nie chęć do wyjazdu, a depresję i ból życia. To bardzo zły objaw. No dobra, dziękuję ci. Ale słuchaj, w sumie dwa kanały, czy policzymy to jako jeden? 2 kanały, dobra. Nie, 2. Okej. Okay. To ja zmienię temat i nikomu nic nie zabiorę i pewnie wam przybiję gwoździa, bo wy pewnie tego ani nie znacie. Też to oglądam, ani nie śledzicie. Też to oglądam. O, ja też znam, super. Ja bardzo gorąco wam polecam. Pierwszy kanał, którego jestem ogromnym fanem, to jest kanał, który nazywa się Death in Rome. Nie wiem, czy słyszeliście o nich kiedykolwiek. To jest zespół muzyczny, którego specjalizacją... O, a co tu się wydarzyło? O, już myślałem, że pokasowali treści, bo zajrzałem sobie w międzyczasie. Słuchajcie, Death in Rome to jest kapela, zespół, który robi covery znanych numerów. Mm. I oni robią w stylu degrengolady. Czyli to jest takie mroczne, po prostu koszmarnie, takie ciężkie, smutne nawet, powiedziałbym, w niektórych utworach. Tam są przebitki, teledyski są... Teledyski są zrobione na przebitkach jakichś takich archiwalnych materiałów i żeby było zabawniej, oni biorą wszystkie takie utwory, które nie nadają się do coverów, które są albo jakieś super cukierkowe i robią z tego po prostu arcydzieła. Jak podrzucę wam potem kilka przykładowych utworów takich znanych artystów, które przerobili, na przykład jest Last Christmas Łamo przerobione, które jest genialne. Jest piosenka, która na mnie zrobiła duże wrażenie, tej artystki, nie wiem jak ona się nazywa, taka dziewczynka kiedyś z Disneya, zdaje się, Miley. Miała piosenkę Wrecking Ball. Cyrus, Miley. Jak? Miley Cyrus. Dokładnie. Przeróbka to jest po prostu arcydzieło. Arcydzieło i to jest w ogóle totalnie inny klimat. Polecam wam naprawdę bardzo gorąco. Strasznie dużo motywów wojny tam się pojawia w ich teledyskach. Drugim kanałem, którego jestem wielkim fanem i który zakotwiczony jest powiedzmy w tej branży wideo DSLR, czyli w aparatach, ale w taki lifestyle'owy sposób, to jest gość, który nazywa się Dan Mace. Nie wiem, czy znacie pana. Dan Mace bujał się bardzo długo z Casey Neistatem. A, ale to i tak nie w wielu odcinkach. Ja też on nie. On ma swój kanał. Casey go znam, ale tego... Gość, przydupaska to i nie. I to jest gość, który, słuchajcie, robi komercyjne reklamy wideo do telewizji. Ma ogromną wiedzę, jak montować wideo i co jest zajebiste w jego materiałach. Słuchajcie, nie wiem, jak się nazywa ta technika, ale on oprócz oczywiście kontentu wideo, bardzo często pokazuje animacje, które robi sam i robi je manualnie, czyli po prostu wycina papierki i nadaje im ruch i wszystko i to jest po prostu genialne, co on takie robi. Naprawdę koleś ma ogromny lekcje talent. Lekcje plastiki online. W połączeniu właśnie z nagrywaniem materiałów wideo, wszystko ma sens. Zrobił też zresztą taki program, miał taki cykl, coś z Seedem, w sensie z... O Boże, co za wstyd. Seed po angielsku to... Nasionko? Nasionko, tak. Że każdy sadził swoje seed, czyli miał jakieś życzenie, to znaczy, coś chciałby osiągnąć, zrobić. Powiedziałem, dlatego że pokazywałeś tak, palcami malutkim, nie? A to nasionko. Tak, ale to jest nasionko. To jest nasionko, dokładnie, to zgadłeś, Daniel. I generalnie jeździł po świecie i pomógł realizować ludziom cele, które sobie wyznaczyli. To tak brzmi trochę coachowo i trochę źle. Brzmi ale trochę jak coachingowe korpogadanie. Nie, to nic takiego, ja jestem antyfanem takich rzeczy. A on robi to naprawdę fajne. To są proste rzeczy, które ludzie chcieli zrobić. Koleś na przykład chciał się nauczyć grać na akordeonie i on pojechał i mu pomógł, tak? Na tej zasadzie. Nauczył się.
A nie wpuścili go, bo nie miał paszportu pewnie. Także polecam Dan Mace na YouTubie. Idziemy dalej, Dominika. Tak, ja mam jeszcze jeden taki super, super, super wartościowy kanał. Obadajcie sobie Soft White Underbelly. To są wywiady z ludźmi, którzy na przykład byli uzależnieni wcześniej od amfetaminy, z jakimiś eks-prostytutkami, z jakimiś eks-przestępcami, z jakimiś, wiesz, ludzi z mafii. To może być w swoim guście, Seb. I to są takie, wiesz, od 10 do pół godziny rozmowy, mega ciekawe. Okej, to ja na pewno będę subskrybował. A ja nie, bo mam to w robocie, to nie. Oprócz smogu węgla to jeszcze mam Soft White Underbelly, Something Underbelly. Do sprawdzenia, okej. Co masz dalej? Co jeszcze? Poczekajcie, niech no tutaj przeskroluję. Lekkostronniczych też oglądam, od kiedy się odnowili, co raz na jakiś czas. O nie. Ale to tak bardziej z sentymentu, wiecie, bo ja ich oglądałam w liceum i to wtedy się YouTube w Polsce zaczynał i teraz Ja nie wiem, jak teraz można też mieć aż tak taki czasami sentyment, ale okej. No, ja tak sobie czasami do kotlecika też to odpalę. Okej, okay, spoko. Daniel? Wiesz co, mam tutaj teraz, widzę, że mam ponad 400 kanałów polubionych. Ja się zastanawiam, wybierz się zbiorczo. Chyba, że wy byście już nie mówili, to ja przeczytam. Może po prostu zrób screena i odczyt. Tak, tak. Nie, wiesz co, na pewno strasznie dużo tych kanałów, fajnych kanałów pominę, ale to w tematyce znowu rowerowej. Pozdrawiam, Gustaw. Dwóch sportowców, kolarzystów, czy jak to się mówi na nich, Fabio Wimmer, jak wpiszecie w YouTube'a czy w inną Wikipedię, to na pewno znajdziecie, znany sportowiec, jego kanał, wiesz co, dużo tam sponsoringu na nim jest i widać, że no też to jest jakiś sposób chyba prowadzenia własnej marki, ale to, co on tam wyprawia na rowerach i te produkcje są na tak wysokim poziomie, że też z zażywieniem, czy jak się tam to mówi, oglądam. Na przykład ma filmik i przejeżdża jakieś niesamowite triki, skacze z domów, skacze po pralce, która, koło dziewczyny, która robiła pranie, znaczy udawała, bo to wiadomo, że to film, to nie robiła wtedy prania, albo na przykład ona się... Skąd wiesz? Bo nie widać było ten, wyłączona była pralka, widziałem sznurek od tego. Także. Ty cwaniaku, tak, okej. Okay. Nie, świetne triki, gdzieś tam skacze po drzewach, po rowerach, no rewelacja, wiesz, jak ktoś lubi rowery, jak ktoś grał w Tony Hawk'a, to na pewno polubi i przypomni sobie ten klimat. Druga osoba, można powiedzieć, że to jest osoba, która jest, jak się to mówi, że ktoś jest innej, nasi rodzice są... Epoki? Nie epoki. Nasi rodzice... Z innego pokolenia? Inne pokolenie, tak jest. Inne pokolenie, nieco starsze. Sam Pilgrim, rewelacyjny sportowiec. On chyba nadal startuje, niesamowite triki robi, typowy taki hardcore. I on ma też swój kanał na YouTubie. No i zasadniczo pokazuje różne triki, a ma całą serię o tym, jak z jakichś składaków pospawanych, czy jakichkolwiek innych dziwnych rowerów robi maszyny do dirtu, do hardtailu. No i fajnie to wygląda. Gość jest utalentowany, doświadczony, zęby zjadł. Nawet jak zobaczycie miniaturkę jego filmów, to zobaczycie, o jakie zęby chodzi. Zęby zjadł na sporcie. Rewelacja. A znasz taki... Ty mówiłeś o tym kanale Ciekawe Historie? Ciekawe Historie? No. No jest, ale wiesz co, ja nie mówiłem, ja to mam polubione, ale takich kanałów jak Ciekawe Historie, bez ujmowania... Jest od... No, idealnie to ujęłaś. Po angielsku... po japońsku... po koreańsku, po polsku jedna, to nie, wiesz co, w sumie to nie ma różnicy, no nie? No i tak chwali się jakąś paczką Sebastian do kamery. Jest z tego... Anion przyjechał. AliExpress, przyjechał kontener do Gdyni. Tak, także
W poprzednim odcinku mówiliśmy o aplikacjach zakupów. Zakupy u Sebastiana i u mnie to nie są żarty. To nałogowo przychodzi. No ale w każdym razie... Tak, wy nie jesteście minimalistami, tak, to prawda. W każdym razie te wszystkie profile i kanały o tych historia w 5 minut, ciekawostki historyczne w 5 minut, no tak, ciekawostki to niesamowite. Wiecie, to są takie strasznie proste, gdzieś tam znajdziecie to, nie wiem, w anegdotkach u znajomych. Mam polubione, bo czasami jak już... Tak, ale to jest w ogóle ciekawy pomysł na coś, co osiągnie sukces, bo to budzi taką prostą emocję, dajesz jakąś kontrowersję, mówisz o niej powiedzmy tam do 15 minut. Myślisz? Ludzie to, i to jest taki materiał na viral trochę, nie? No, ale powiedz mi, myślisz, że to jeszcze jest miejsce dla takich serwisów? Bo myślę, że już jest... Myślę, że to już nasycone. Jest... Tak, nasycone, ale tak w perspektywie wiesz, ogólnego pomysłu, no to myślę, że spoko. To jest, wiesz co, jest duże. Ktoś to, ktoś to dobrze wymyślił. Zauważ, że samych serwisów technologicznych, które nie mają nic do powiedzenia, na przykład, wiesz, są ludzie, którzy mówią, jest tego od groma. Także to są takie kalki, nie wymieniajmy tego, nie mówmy o tym, bo to jest nudne. No dobra, to jak nie będziemy o tym mówić, to powiedzmy o naszej rodzimej branży wideo. Kuba Klawiter. Tak, otóż to właśnie chciałem. Ja, słuchajcie, pójdę tutaj za ciosem, wymienię nawet czterech panów właściwie, którzy zajmują się branżowo. Kuba Klawiter bardziej technologicznie, bardziej ogólnie, ale oglądam, lubię, szanuję i jestem fanem jego produkcji. Ten jego flow, ten jego luz przed kamerą, to jest fajną świetna energią. Sprawa. No, tak, widać, że czuje się świetnie. Gość. To widać, że to jest... Dokładnie. Potrafi, tego nie mówi wyraźnie. Dokładnie, mówi wyraźnie, są jaja, jest dystans, nie ma nerwów, nie ma tak jak u mnie na przykład. Natomiast oprócz niego mam trzech panów, którzy siedzą w wideografii, tak można powiedzieć, Daniel? Można. No to tak powiedzmy, ale nie wideografii. To tak nie powiemy. Natomiast to są osoby, które zajmują się tworzeniem wideo, filmów, technikaliami związanymi z tym, tak jak Peter McKinnon i reszta panów, ale to nie z naszego mówisz, rynku. Tak? Mówię o Polakach. Jordan i to jest... Komorowski. Uwaga. Jordan Komorowski. Nie, ja nie wiem jak akurat Jordan, z nim czy to jest mam... imię Jordan, czy Jordan. Przepraszam, JK, naprawdę nie tak? wiem. Mhm. Ale gość jest niesamowity, te materiały też ma świetnej jakości. No ja nie jestem wiecie jego co, fanem, te rzeczy, jakby to jest dla mnie jakaś incepcja, o czym wy mówicie, że oglądacie gościa, który mówi o filmy gościa, który mówi o tym, to jak chodzi, robi Dominika, filmy. Taka jest twoja rola, żeby być ciągle zaskoczona i zdziwiona. Ja myślałam, że ja jestem dziwna, bo jak czasami sobie odpalam i na przykład potrafię oglądać już pół godziny, jak ktoś lepi dzbanek z gliny, albo pół godziny, no nie, jak ktoś robi coś w drewnie. No, coś w drewnie strasznie mnie to relaksuje. Ja oglądam filmy, które są wszystkie, tylko ja nie znam tytułów kanału, bo to randomowo oglądam, ale goście na przykład reperują i naprawiają, odrestaurowują stare narzędzia albo stare lampy i takie rzeczy. No psychol. Nie, no tak, to jest jesteście psychole. To super. Moja Natalka na przykład ogląda, wiesz co, jak jest kanał azjatycki, gdzie takimi tradycyjnymi sposobami gotowane są posiłki, wiesz, wody w czarkach, gotowane na trójnogach, takie rzeczy, do tego muzyka na tych gitarach japońskich, takich długich, nie wiem jak to się nazywa. A ja też czasami oglądam takie absurdalne właśnie rzeczy, no albo jak ktoś remontuje stary dom, albo restauruje starą łódkę. A to nie, no, to jest dla mnie taki, to jest akurat fajne. To jest dla mnie taki romantyczny proces, super się to ogląda. Z absurdalnych rzeczy, które mają ten pierwiastek przyjemności, powiedziałbym, szczególnie dla dzieciaków. I to jest rzecz, która mi się podobała strasznie, jak zobaczyłem. No, nie, słuchajcie. A widzieliście ten... Przepraszam, Seba, za ci przerwę. Poczekajcie. A widzieliście ten odcinek Świnki Pepy? Ostatnio mi mój najlepszy kumpel pokazał, jak Świnka Pepa się okazała strasznie wredną świnią. Nie. O tym, jak uczyła się Świnka Pepa gwizdać. Świnka Pepa się uczyła gwizdać, no i nie mogła się nauczyć gwizdać, no i tam mówi do mamy świnki, czy może zadzwonić do kozy, tam tej swojej koleżanki, tak? I ta matka świnka mówi, że tak, że luz wykręca jej tam numer, gada z matką kozą, że tu świnka się uczy gwizdać i chciała pogadać z kozą. Pepa bierze telefon, gada z kozą i ta koza, że co tam, że a świnka, że się uczy gwizdać, ale to jest strasznie trudne i nie może, nie potrafi się tego nauczyć. A koza pyta, a co
co to znaczy gwizdać. No i Pepa mówi, że musisz złożyć usta i dmuchać. I wtedy wychodzi taki dźwięk gwizdu. No i koza zaczyna... I Pepa mówi, że to jest w ogóle strasznie trudne i że nie do zrobienia. No i koza zaczyna przy pierwszej próbie przy tym telefonie zaczyna to robić. Jakby zbiera usta w szpic, zaczyna gwizdać i od razu gwizda. A Pepa z takim beach face'em rozłącza się. Bum! Okej. Okay. Ciekawe, co świnka Pepa ogląda w takim razie. Ale to, co chciałem wam powiedzieć, to gość, który kupuje palety Kinder jajek, niespodzianek, i rozpakowuje, nagrywając z tego materiały na YouTubie. I dzieciaki, wierzcie mi, ja sam często siedzę i patrzę, co tam ciekawego się dzieje. Moje dzieciaki akurat nie wchłonęły, ale koledzy, wiem, że to po prostu w środowisku to jest hit. Rozpakowywanie Kinder niespodzianek. Ale to wiesz, to jest do dzisiaj hit. Ja pamiętam, jak niedawno, to było z pół roku temu i była seria superbohaterów w Kinderkach i w Biedronce kupiłem 6 różnych sztuk i po kolei odpakowywałem. A jakbyście Kinder niespodziankę zeskanowali aplikacją Zdrowe Zakupy, o której mówiłam w poprzednim odcinku, to już byście więcej nie kupili Kinder niespodzianki. Słuchaj, ani Kinder czekolady. Mi aplikacja nie jest potrzebna, żeby wiedzieć, że tych figurek się nie je. No. A gdzieś przeczytałem, słuchajcie, wiecie co, gdzieś ja to przeczytałem odnośnie Kinder niespodzianek. Tutaj też jakiś dżingiel. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Słuchajcie, ktoś napisał, że szukając matka dziecka, fake, która pracowała fake, przy prześwietleniach, fake. Kupowała... Okej, okay, to fake, od razu dementujesz? Tak. Okay. Kiedyś... No w każdym kiedyś, razie... No powiedz, co chciałeś powiedzieć, przepraszam. No opowiedz, za... opowiedz. Jak no, znasz Sebastian historię? Chciał powiedzieć o tym, że patrzy się po numerze seryjnym, tak? Kinderka, nie? Laska skanowała skanami RTG palety jajek Kinder niespodzianek i szukała zabawek konkretnych dla swojego dziecka. No to o tym chciałeś mówić? Taktycznie nie. Podeszła do tematu. No zawodowo, nie? Naświetlone ten... Tak. Ciekawe, czy płaszczem... To nie wiemy, czy fake. To dementujemy. Nie będzie oddawała losu w ręce przypadku. Ja chciałem powiedzieć o tym, że jajka Kinder niespodzianki patrzyło się na numer seryjny i jak tam była jakaś literka A, czy B, czy jakieś C, to że patrzyło się, czy tam jest zabawka randomowa, ta taka kijowa, czy jest już z serii reklamowanej tych ręcznie malowanych figurek. A to I był to jest fake. Fake. Fake, bo od iluś tam już lat się tak nie robi, a teraz okay. Wtedy co kupowałem tych superbohaterów, to wiem już od tamtego czasu, że po prostu są serie superbohaterów i reklamowanych zabawek, albo zwykłych zabawek, no i zabawek dla dziewczynek. Mamy jasność. To ja tylko dokończę jeszcze swoich trzech panów, czterech właściwie. Kuba Klawiter, bardzo gorąco polecam serię Tech Week i jego recenzję. Jest gość, który prowadzi kanał, który nazywa się Movie Camera. On też jest człowiekiem, który jest z wykształceniem, przygotowaniem i umie świetnie w montaż, robi dużo tutoriali. Bardzo gorąco polecam. Jest kanał, który ostatnio chyba nie był aktualizowany, nazywa się Kręci się. To też są goście, którzy mają ogromne umiejętności i fajnie opowiadają. Jest pan, który nazywa się Janusz Filmu i on też zdradza, on jest chyba po szkole filmowej i on podchodzi bardzo tak metodycznie do sprawy i przekazuje wiedzę rapując w ogóle, żeby było śmiesznie. Strasznie fajnie się tego słucha, bo opowiada o jakichś trudnych i mało interesujących rzeczach rapując w odcinkach 2-3 minutowych. Więc to tyle z mojej strony. Wyczerpałem swoją listę. Czy wasza lista też jest wyczerpana? W życiu. Ja jeszcze na przykład bardzo lubię kanał North Face'a na YouTubie. Oni bardzo fajne robią produkcje i to jest taki storytelling i content marketing w najlepszym wydaniu, jakim może być, moim zdaniem. Okej. Okay. No to do sprawdzenia. Ja jestem fanem marki też, więc zaraz będę ich śledził przy okazji. Więc... To ja wam powiem tylko taki bardziej techniczny. John Darko, gościu, który ma niesamowitą wiedzę o sprzęcie audiofilskim. Drugi kanał, KV, gość, który robi też recenzje aparatów, tylko że tak nie technicznie, jak tam kręcić, jak tam nagrywać wideo, tylko z punktu widzenia recenzenta, recenzuje sprzęt. Rewelacja, polecam. Może Sebastian no dobra, później będziemy... podrzuci tę listę później w artykule do... Będziemy musieli sprawdzić. Koniecznie listę znajdziecie w artykule oczywiście link w naszym do tego odcinku. Odcinka Świnki Pepy, błagam. Musicie ja to zobaczyć. Musisz go podrzucić.
Oczywiście. Was także zapraszam. Wszystkie kanały, które wymieniliśmy, podamy wam w artykule na Daily Webie. Zapraszamy. Najprostszym linkiem, żeby się dostać, to wpisanie dgrengolada.pl. Tam jest przekierowanie na wszystkie odcinki podcastów. Dzisiaj musimy niestety już kończyć. Tych kanałów, tak jak słyszeliście, Daniel ma jeszcze pełno. Pewnie moglibyśmy zrobić jakąś dogrywkę, których przeczytałby albo wszystkie pozostałe. Albo z 5 innych odcinków. Pomyślimy, jak to ugryźć. Może Daniel się dorzuci po prostu jakimś eksportem do artykułu. Tak. Dziękujemy wam w każdym razie bardzo, bardzo serdecznie. Rozmawiali z wami niezmiennie, jak zwykle optymistyczni i pełni energii, Dominika. Dzięki, do usłyszenia, pa. I także energiczny i trochę w pośpiechu Daniel. Tak, tak, w pośpiechu Daniel. Cześć, trzymajcie się, do następnego. I Sebastian, dzięki, słyszymy się w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku będzie... Iż troszeczkę inaczej, troszeczkę ciężej, będzie prawdziwa degrengolada. Będziemy rozmawiać o memach, antologii memów, skąd się wzięły, dlaczego, po co i jakie memy lubimy najbardziej. Trzymajcie się, miłego, słyszymy się niebawem. Pa.